Jak co roku 11 listopada w Malborku odbył się Bieg Niepodległości. Wzięli w nim udział mieszkańcy Malborka, jak i zawodnicy z dalszych miejscowości. Standardowo bieg podzielony był na kategorie wiekowe, poza biegiem głównym, w którym udział wziąć mógł każdy. Nazywam się Bartosz Maćkiewicz. Jak ci poszedł bieg? No, na to jak biegłem, jak się czuję, to jestem zadowolony, że dobiegłem tam, no, prawie po środku, no, może być bliżej końcówki, ale myślę, że to był bardzo wyczerpujący bieg. Tempo było makabryczne, jak dla mnie. Ogółem na końcu kolega nie dał się wyprzedzić, no i też było to bardzo przykre, no, ale jakoś poszło. Jak trasa? Trasa? No, ślisko na zakrętach, ale ogółem bardzo przyjemnie, wszystko jest zorganizowane. Chyba najważniejsze, że samochody nie jeździły. Pierwszy raz biegniesz w biegu niepodległości? Tak, pierwszy. Co, jak wrażenia? Wszystko. Jakie to uczucie jest w takim biegu? Uczucie. Na pewno satysfakcja, że w ogóle się podjąłem. Możliwość sprawdzenia się. No oraz poznanie paru nowych osób, które mają pasję podobną do twojej. Masz zamiar biec jeszcze w jakichś innych biegach? Patrzę, że masz na sobie Castle Triathlon, ale wątpię, że brałeś w nim udział. Tak, udało mi się wyżebrać od organizatorów. Znaczy, jak będzie jakaś okazja, to na pewno pobiegnę, no ale myślę, że muszę się bardziej przygotować do tego wszystkiego. A byś przygotował, żeby zająć tym razem miejsce w pierwszej trójce? Tak, na pewno. Michał Kruszkowski. Jak ci poszedł bieg? A, w porządku. Mogło gorzej, mogło lepiej. Było dobrze. Ale ogólnie jesteś z siebie zadowolony? Tak, no ogólnie to przyszedłem rekreacyjnie. Jakoś nie trenuję biegania, ale żeby jakoś uhonorować dzień, to pobiegałem. Trasa taka, co jak 3 lata temu, więc już ją bardzo dobrze znałem. Ale tylko raz tutaj biegłeś? Tak, raz, ale wcześniej było wiele gorzej. Teraz się poprawiłem w tym roku. Przygotowałeś się, mam rozumieć. Coś tam trenowałem, postępy zrobiłem. Nazywam się Daniel Taras, pochodzę z Lubelszczyzny, aktualnie mieszkam w Malborku. Jak poszedł ci bieg? Bardzo dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, przeciwnicy byli bardzo szybcy, ale starałem się do końca utrzymać im kroku, a pod koniec po prostu zrobić swoje. Co jak się to udało? Jak trasa? Trasa bardzo fajna, ale trudna pod względem wielu zakrętów, ale myślę do odniesienia. Nie było ślisko, bo poprzedni uczestnicy właśnie mówili coś o ślisko. Jeżeli chodzi o to, czy ślisko, to tak, ale miałem przygotowane obuwie na taką ewentualność i to nie sprawiało mi to. Malbork darzy wielkim sentymentem, więc na pewno będę tutaj często uczestniczył w wielu biegach. Trzecie miejsce, Starogard Gdański, pan Mateusz Niemczyk. Panie Mateuszu, miejsce trzecie, wielkie gratulacje. W trzyosobowej stawce odbył się ten bieg i dopiero finisz rozstrzygnął poszczególne trzy miejsca. Na drugim miejscu reprezentujący Malbork, Michał Karwiński, zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 3, zawodnik klubu Zantrsztum i zwycięzca. Muszę to tutaj z dumą ogłosić. Daniel Taras, Malbork. 22 paza. Żołnierz zawodowy. Pierwszy maraton w tym roku ukończony z bardzo dobrym czasem. Poniżej 2 godzin 50 minut.